zawiera do nadrobienia. A jeżeli mówimy o wodzie, no to ja mam w swoim programie i trzeba wykorzystać ten potencjał wody. Bulwary nad Brdą, w Fordonie bulwary nad Wisłą. To wszystko można zrobić. Możemy ten potencjał wykorzystać. To samo dotyczy oczywiście kanałów bydgoskich. W końcu mamy tutaj podejmowane działania, śluza jest remontowana, dzisiaj to oglądałem, za 17 milionów złotych będą kolejne remonty i dobrze, w końcu jest władza w Warszawie, która dała na to pieniądze. I Paweł Skutecki, Kukiz 15. Szanowni Państwo, momentami trudno jest się powstrzymać od takiego lekko złośliwego uśmiechu. Prezydent Bydgoszczy dużo mówi o wodzie, a proszę wypożyczyć sobie tutaj kajak, przepłynąć się Brdą, zobaczyć nabrzeże. To wygląda naprawdę koszmarnie. Tutaj pan poseł mówi o tym, że jest remontowana śluza. Szanowni Państwo, żeby przepłynąć z Berlina do Bydgoszczy, da się przepłynąć prawie cały odcinek, ale potem są trzy śluzy. Każda z nich jest remontowana dwa lata. Myślicie Państwo, że Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne, Wody Polskie, wyremontowało te trzy śluzy naraz? Nie, remontuje je po kolei. Czyli najszybciej za 6 lat będą aktywne. Wszyscy wycierają sobie twarz wodą, a naprawdę Bydgoszcz leży nad wodą i powinna tę wodę wykorzystać. Ja mam na to kilka naprawdę fajnych, tanich pomysłów. Ta rzeczka, która jest tutaj za państwem przy Wyspie Młyńskiej, Młynówka, tam kiedyś można było urządzać zawody w kajakarstwie górskim. Spiętrzymy tę rzekę, tą rzeczkę tak naprawdę. I to będzie miejsce, gdzie będą przyjeżdżali ludzie z całej Polski popływać na deskach. To można zrobić tanio, fajnie. Tylko niech nam nikt nie przeszkadza, ani z PiS-u, ani z PO. To tylko dodam do naszych słuchaczy, że to jest teraz bardzo spokojna taka rzeczka, po której na pewno kajakarstwa górskiego nie można organizować, i Marcin Sypniewski. Ale spiętrzyć ją jak najbardziej można, bo też oglądałem ostatnio taki odcinek, także Paweł Skutecki tutaj ma rację i to akurat jest bardzo dobry pomysł. Musimy rzeczywiście wodę wykorzystywać bardziej, bo my cały czas mówimy, że Bydgoszcz jest miastem wody, a jak przychodzi lato, to nie ma się gdzie wykąpać, prawda? I to jest też problem na świeżym powietrzu i tu kąpielisko miejskie niewątpliwie by się przydało, bo lata mamy coraz bardziej gorące i najwyższy czas, żeby bydgoszczanie nie musieli jeździć nad jezioro gdzieś do pobliskich miejscowości. Sam kanał bydgoski, też jego rewitalizację warto dokończyć, gdyż ona jest w pewnym momencie urwana i świetnie by było, gdyby można było przywrócić temu miejscu taką sławę, tak, żeby tak ożyło jak przed wojną, bo przed wojną nad kanałem bydgoskim tętniło życie. Tam były kluby, barki, tańce, muzyka i rzeczywiście jest to piękne miejsce, jedno z najpiękniejszych miejsc w Bydgoszczy. Ja sam dorastałem, wychowałem się w okolicach kanału bydgoskiego, także dla mnie to jest bydgoska perełka. Jeżeli chodzi o sport, no to też poprzednicy powiedzieli już prawie wszystko. No, dwie najpopularniejsze dyscypliny sportowe, piłka nożna i żużel, w Bydgoszczy w tej chwili leżą, mimo wpompowania wielu milionów złotych i musimy je odbudować od nowa. A tu trzeba pomyśleć przede wszystkim o dobrym szkoleniu młodzieży, o rozsądnym przeznaczeniu na to pieniędzy i też o innym modelu finansowania sportu niż dotychczas, tak żeby też mieszkańcy poprzez budżet obywatelski mieli na to wpływ, gdyż to, co było do tej pory, na pewno się nie sprawdziło i to widać. Dziękuję. I Anna Mackiewicz, SLD Lewica Razem. I znowuż wychodzi, że przez jakiś czas nie mieszkacie panowie w Bydgoszczy. No tak wygląda, że wszystkie te informacje, które docierały do was ostatnio, że coś się robi, coś się szykuje, no nie wiem, wiadomo, że za rok kąpielisko będzie na Balatonie. Czyli pozbieraliście wszystkie te informacje, które są na etapie koncepcji, projektowania albo już podpisywania umów, a teraz siadacie i wskazujecie, że wy to zrobicie. Panie pośle, to pan nie wie, że co się dzieje z Zawiszą? Nie wie pan, jak dalej się toczyły sprawy? Chyba szczęściej pan jest w Warszawie niż w Bydgoszczy. Ja wiem i proszę mi powiedzieć, co seniorzy grają. Jeżeli chodzi zaś o szlaki grają, wodne... Grają czy nie grają? No nie grają. Jeżeli chodzi o... może w takim razie dokończę ten sport. Uważam, że dzisiejsze finansowanie sportu zawodowego wymaga tylko drobnych korekt. Zaś w dużej mierze
No nie wiem, ile państwo chcecie dać pieniędzy na sport zawodowy, bo zawodowy to jest samej nazwy mowa, że jest biznesem. Miasto musi wspomagać, bo musi liczyć na wyniki, na efekty, a przez to miasto samo jest promowane. W Bydgoszczy jest silnie rozwinięty sport juniorów, wiele klubów sportowych, wiele szkolnych klubów sportowych, międzyszkolnych, tylko uważam, że obiekty, na których pracują dzisiaj, są do modernizacji, że sposób ich wspierania finansowo musi być szerszy. Nie może być tak, żeby młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają, reprezentują miasto, musieli za własne pieniądze pojechać, płacić akredytację. Tu też powinno być w dużej mierze wsparcie. A stawiamy na rekreację. Chcemy, żeby wszystko to, co dotyczy aktywnej Bydgoszczy, było inny sposób zorganizowane, żeby wykorzystać orliki, siłownie na powietrzu i na ich bazie, zaproponować mieszkańcom więcej wydarzeń rekreacyjnych, no nie mówiąc oczywiście o programie Mój Przyjaciel WF, tak żeby przyszłe pokolenie mogło z tego korzystać. Jeżeli chodzi zaś o wodę, miasto silnie identyfikuje się z tym, że leży nad Brdą i nad Wisłą, do tego oczywiście kanał Bydgoski, kanał Nodecki i jestem przekonana, że za kilkanaście lat będziemy mogli przywrócić i tę ideę miasta nad dwiema rzekami, nad wodą, ponieważ te dzisiaj mniej znaczące już międzynarodowe szlaki wodne, na przecięciu których leży Bydgoszcz, niestety straciły na ważności. Dobrze. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do tej części, która jest związana z pytaniami mieszkańców, którzy tutaj mieli możliwość przez kilka godzin zaznaczać najważniejsze problemy dotyczące Bydgoszczy, także wpisywać własne. To przeanalizowaliśmy. Cztery najważniejsze tematy, takie, które miały najwięcej głosów, ich dotyczą pytania. Państwo te pytania wylosowali i w takim razie prośba o przeczytanie pytania i odpowiedź, która powinna się zawrzeć w półtorej minuty, i rozpoczyna w takim razie pan Tomasz Latos. Mam pytanie: zadłużenie miasta, w jaki sposób gospodarować miejskim budżetem? Szanowni Państwo, no przede wszystkim należy mądrze planować inwestycje, no bo jeżeli planuje się wszystko tak, jak zrobiono to ostatnio, to później prezydent sam na którymś ze spotkań stwierdził, że nie wykona docieplenia budynków oświatowych, czy najwszystkich nie wykona, ponieważ zaskoczył go wzrost cen. No jeżeli się w ten sposób działa, to później będzie bez przerwy zaskakiwał wzrost cen i różne inne inwestycje też idą w górę. Ja cieszę się, że ministerstwo wspomogło inwestycje w Astorię Bydgoską, 25 milionów złotych, tylko co z tego, skoro cena poszła w górę o 13 milionów? No ja się martwię z tego, że połowa z tego, co dało ministerstwo, zostanie strawione, zjedzone przez wzrost cen. A więc w ten sposób widać, że brakuje takiej gospodarskiej ręki, gospodarskiego myślenia. Można by zrobić albo więcej, albo taniej i trzeba jednym słowem mądrze ten budżet planować. Tego do tej pory brakuje. Miasto ma swój potencjał, ponieważ to zadłużenie relatywnie w stosunku do innych miast nie jest tak bardzo duże, ale jednocześnie no nie stać nas to, żeby marnować pieniądze. I teraz pytanie oraz odpowiedź Pawła Skupeckiego, kandydata Kukiz 15. No mi się udało wylosować chyba najtrudniejsze pytanie z tych wszystkich. Jak zachęcić młodych do pozostawania w Bydgoszczy? Że ona nie jest trudna, bo odpowiedź jest prosta, natomiast złożona. Młodzi ludzie potrzebują perspektyw, potrzebują móc zarobić, potrzebują bezpieczeństwa, potrzebują jakiegoś przyjaznego klimatu wokół siebie, potrzebują mieć zwyczajnie co robić wieczorami z przyjaciółmi. Do tego naprawdę musimy w Bydgoszczy zmienić prawie wszystko. Dzisiaj w Bydgoszczy bezrobocie jest no tak małe, jak w większości dużych miast w Polsce. Natomiast młodzi ludzie pracują za niewielkie pieniądze, nieadekwatne do ich aspiracji, marzeń, do ich wykształcenia, do ich kompetencji, niestety. I dlatego bydgoszczanie młodzi tak często stąd emigrują, już nie tylko do innych polskich miast, ale też za granicę. Musimy zmienić politykę prorodzinną w Bydgoszczy, żeby w Bydgoszczy było przyjaźnie.
żeby rodzice posiadający małe dzieci mieli w okolicy kilka najlepiej prywatnych, dobrych żłobków, przedszkoli, żeby były dobre, prywatne szkoły, żeby było tych rodziców na to wszystko stać. To nie chodzi o to, że mamy w Bydgoszczy i raptem dwa z prawdziwego zdarzenia place zabaw. To jest zupełnie nieadekwatne do aspiracji młodych Bydgoszczan. Wiemy, jak to zmienić i zrobimy wszystko, żebyście tu zostali. Dziękuję bardzo. Jakie pytanie z kolei wylosował Marcin Sypniewski, kandydat Komitetu Czas Bydgoszczy? Jak ocenia pan dotychczasową politykę mieszkaniową? Jak rozwiązać kwestie mieszkań komunalnych, socjalnych i dla seniorów? Zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Bydgoszczy zajmuje się ADM. I tu w pierwszej kolejności należałoby zastanowić się nad tym, dlaczego ADM nie dysponuje takimi funduszami, które... ADM, czyli tylko niech pan dopowie? Administracja Domów Miejskich, spółka ZO. Jest to spółka miejska. I należałoby się zastanowić, dlaczego ADM nie dysponuje funduszami takimi, żeby poprawić standard mieszkań czy kamienic, którymi administruje. Są w Bydgoszczy lokale, jest całkiem dużo tych lokali, które nie mają toalety w środku i korzystają, jest ona na zewnątrz mieszkania. I to jest XXI wiek i należałoby skończyć z tymi obszarami wstydu. Natomiast dlaczego ADM nie ma pieniędzy między innymi? Między innymi dlatego, że kredytuje działalność innych spółek miejskich, że ADM musi z góry zapłacić za wodę, za ciepło, a później tych pieniędzy brakuje na to, żeby zajęcie się rzeczywiście poprawą standardu tych administrowanych przez siebie lokali. To jest pierwsza rzecz, którą należałoby zrobić, żeby te ceny mogły być stosowane na poziomie hurtowym, bo ADM jest przecież hurtowym odbiorcą usług miejskich, a nie na poziomie detalicznym, jak to ma miejsce w chwili obecnej. Dziękuję druga bardzo. Rzecz to zmniejszenie to też krótko, bo kosztów. Zmniejszenie kosztów. Jedno, niech pan dopowie dobrze do kropki. Zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkania, które też podskoczyły w ostatnich latach. Tutaj. Dziękuję bardzo. I pytanie, które wylosowała kandydatka SLD Lewica razem, Anna Maskiewicz. Szpital miejski. Co sądzi pani o sytuacji służby zdrowia w mieście? Czy i jak należy ją zmienić? Przede wszystkim mam nadzieję, że bydgoszczanie nie będą głosować na fałszywych przyjaciół, którzy doprowadzili do tego, że medycyna została przeniesiona poza Bydgoszcz i zapowiedzi tego, że w Bydgoszczy powstanie samodzielna uczelnia medyczna, co silnie popierają mieszkańcy, niestety mają gdzieś. Co myślę o sytuacji służby zdrowia? Na pewno w naszym programie Srebrna Bydgoszcz silnie stawiamy akcenty na brak opieki geriatrycznej. Także chcemy, aby w szpitalu miejskim taki oddział powstał, ale również w pozostałych szpitalach był powiększony bądź utworzony. Na pewno wpisujemy w naszym programie silny nacisk na opiekę nad dziećmi i młodzieżą. To jest darmowy dentysta w każdej szkole. Myślę tutaj o gabinetach szkolnych, ale i opiece i profilaktyce nad młodzieżą szkolną, ale również wprowadzimy mobilny gabinet stomatologiczny. Każde dziecko w wieku przedszkolnym będzie przynajmniej raz w roku przebadane. Ale utworzymy również poradnię świadomego macierzyństwa i mam nadzieję, że tam w przyszłości każda kobieta, każdy mężczyzna, którzy będą chcieli poszerzyć swoją rodzinę o dziecko, otrzymają pełną informację na temat jak i gdzie skorzystać z leczenia bezpłodności in vitro. I teraz finał naszej debaty, czyli podsumowanie debaty, wystąpień w kolejności odwrotnej, tak jak ustaliliśmy, czyli do minuty, przypomnę, ten czas na to podsumowanie. Anna Mackiewicz, tak się złożyło, zaczyna SLD Lewicy raz. Szanowne bydgoszczanki i bydgoszczanie. Lista numer 5 SLD Lewica Razem jest to lista bardzo społeczna. 60% osób na tej liście to są osoby niezwiązane z partią. To są organizacje pozarządowe, to są związki zawodowe, wasi sąsiedzi. Nie mówiąc już, że przeszło 50% na tych listach to kobiety. W związku z tym gorąco was zachęcam, abyście 21 października oddali głos na radnych do Rady Miasta i do Sejmiku właśnie z listy numer 5. A liderami do miasta jest Ireneusz Rytkiewicz, Tomasz Puławski, Kazimierz Drozd, Marek Jeleniecki, Zdzisław Tylicki i ja. Zaś do sejmiku Jan Szopiński i Mirosław Kozłowicz otwierają tę listę. Bardzo dziękuję. Teraz podsumowanie naszej debaty Marcina Sypniewskiego, Czas Bydgoszczy.
Szanowni Państwo, czas Bydgoszczy to koniec partyjnych kłótni w Bydgoszczy. Bydgoszcz potrzebuje spokoju, Bydgoszcz potrzebuje zjednoczenia i my, bydgoszczanie, musimy grać w jednej drużynie po to, żeby zbudować wielkie, nowoczesne miasto, żeby zamiast sporami, które są naprawdę drugorzędne, zająć się rzeczami istotnymi dla Bydgoszczy. Nasze listy otwierają Ewa Dopierała, w okręgu drugim Leszek Jagielski, w okręgu trzecim Adam Bujny, który ożywił Długą i ożywi Fordon, w okręgu czwartym Seweryn Statnicki, w okręgu piątym Damian Gastoł i w okręgu szóstym Stanisław Mrówka. Głosujemy na listę numer 13, jedyna lokalna bydgoska lista wyborcza w najbliższą niedzielę i na Marcina Sypniewskiego, na prezydenta Bydgoszczy. Dziękuję. Teraz Paweł Skutecki, Kukiz 15. Szanowni Państwo, chcecie Bydgoszczy marzeń? Głosujcie na Bydgoszcz marzeń, Kukiz 15. Jestem przekonany, że zrobimy to, o czym wszyscy mówią. Odpartyjnijmy samorząd. Zrealizujemy w praktyce postulaty Solidarności, tej starej Solidarności. Wyprowadzimy partię zakładów pracy i urzędów. Kukiz 15, głosujcie na nas. I Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, wspólny cel Wielka Bydgoszcz, to naprawdę można osiągnąć. Można osiągnąć to oczywiście tylko razem, w łączności. Prezydentem powinna być osoba, która potrafi łączyć, a po nie dzieli. Ja będę takim prezydentem, który będzie prezydentem dla wszystkich bydgoszczan. Pamiętajmy też, że te wybory są bardzo ważne również z tego względu, czy będziemy samodzielni jako miasto, czy będziemy podporządkowani urzędowi marszałkowskiemu i temu wszystkiemu, co dzieje się w tej chwili w Toruniu. Przypominam, że głos na Platformę Obywatelską, która schowała się za Koalicją Obywatelską, to tak naprawdę dalsze rządy, najprawdopodobniej dalsze rządy marszałka Całobeckiego. Pamiętajmy o tym, czy będziecie Państwo głosować w Bydgoszczy na prezydenta, czy będziecie głosować do sejmiku. Wspólny cel Wielka Bydgoszcz. My możemy to osiągnąć. Proszę o Państwa głos. Bardzo dziękuję. Wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę. Dziś byliśmy w Bydgoszczy. Dziękujemy Państwu za udział, wszystkim kandydatom za udział w tej debacie. To była debata przedwyborcza Polskiego Radia 24. Krzysztof Świątek, do usłyszenia. Do widzenia. Wybory samorządowe 2018. Debata Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, minęła piąta. Przed mikrofonem Robert Kawka, czas na najważniejsze informacje. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w poniedziałek z Robertem Kubicą, poinformował o tym w TVN24 wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Rzekomo spotkanie ze sportowcem było planowane na grudzień zeszłego roku, ale jak tłumaczył Adam Bielan, nie doszło wtedy do skutku, ponieważ w tamtym czasie Mateusz Morawiecki został mianowany na stanowisko premiera. W spotkaniu obu panów nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że portal Onet.pl opublikował kolejny fragment nagrania rozmowy Mateusza Morawieckiego w restauracji Sowa i Przyjaciele z kwietnia 2013 roku. Zapytany, którego kierowcę Formuły 1 sponsoruje bank BZWBK, jego ówczesny prezes Mateusz Morawiecki odpowiedział: Fernando Alonso i Lewisa Hamiltona, miał być jeszcze Kubica, ale na szczęście złamał rękę raz i drugi. Zdaniem wicemarszałka Senatu Adama Bielana podczas poniedziałkowego spotkania premier Morawiecki i Robert Kubica dogadali się. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska dodała jeszcze, że rozmowa dotyczyła rozwoju sportów motorowych w Polsce oraz perspektyw startów Polaków w najważniejszych imprezach sportowych. Kubica na swoim profilu społecznościowym zamieścił zdjęcie ze spotkania i wpis: wizyta u premiera, Polska zawsze wspiera swoich i nam jeszcze doszedł jeden temacik do dzisiejszej agendy, no hard feelings i jedziemy dalej. Brak porozumienia w sprawie Brexitu bardziej prawdopodobny niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie można zaprzestać starań. Tak napisał szef Rady Europejskiej Donald Tusk w liście do unijnych przywódców. List został wysyłany wieczorem przed rozpoczynającym się w środę dwudniowym szczytem w Brukseli. Negocjacje brexitowe załamały się podczas weekendu, bo obie strony nie umiały uzgodnić, w jaki sposób uniknąć przywrócenia kontroli granicznych między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Dziś o przebiegu rokowań będą rozmawiać unijni ministrowie do spraw europejskich na spotkaniu w Luksemburgu.
Beata Płomecka. Szef Rady Europejskiej napisał w liście do unijnych przywódców, że negocjacje okazały się bardziej skomplikowane niż sądzono, ale obie strony, jak podkreślał, muszą wykazać się determinacją, by osiągnąć porozumienie. Jednocześnie musimy być odpowiedzialni i przygotować Unię na scenariusz bez porozumienia. Komisja rozpoczęła takie przygotowania, dodał przewodniczący Rady. Donald Tusk napisał też, że mimo, że trwają przygotowania do najczarniejszego scenariusza, obie strony nie powinny zaniechać starań, by osiągnąć jak najlepszy kompromis. Donald Tusk poinformował też, że zaprosił na środę wieczorem do Brukseli premier Wielkiej Brytanii Theresa May, by poinformowała przywódców 27 o stanowisku Londynu. A unijny negocjator Michel Barnier poinformuje europejskich liderów szczegółowo o przebiegu rokowań. Następnie podejmą oni decyzję o dalszym postępowaniu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. W wieku 65 lat w Seattle zmarł Paul Allen, przedsiębiorca i filantrop, współzałożyciel firmy Microsoft. Właśnie w Seattle Paul Allen w wieku 14 lat poznał o 2 lata młodszego Billa Gatesa. Pasję komputerową rozwijali wspólnie, by w 1975 roku w mieście Albuquerque w stanie Nowy Meksyk zarejestrować firmę Microsoft. Fortunę dorobili się jako twórcy systemu operacyjnego komputerów koncernu IBM. Paul Allen był jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Magazyn Forbes wyceniał jego majątek na ponad 20 miliardów dolarów. Na początku października przedsiębiorca poinformował, że wznowił terapię chłodniaka nieziarnicznego. W południowej Francji w wyniku powodzi spowodowanej przez nawałnicę zginęło co najmniej 11 osób. Straty na razie trudno oszacować, ale już ocenia się, że zniszczenia są ogromne. Marek Brzeziński. Nieprzejezdne drogi, zerwane stalowe i murowane mosty, podmyte szosy, z których woda wyrwała kawały nawierzchni, samochody wywrócone kołami do góry lub porzucone wśród zatopionych winnic, ulice zamienione w rwące potoki. To apokaliptyczny krajobraz w Aude na południu Francji po przejściu ulew połączonych z wiatrem dochodzącym do 80 km na godzinę. W krótkim czasie spadło tam tyle deszczu, ile spada w ciągu pół roku, 7 metrów, a w Trebbe, gdzie zginęło 9 osób, aż 8,5 metra wody. Zaczęło straszliwie padać, lało jak z cebra. Ulice zamieniły się w rwące rzeki. Na Twitterach i Facebookach pojawiły się informacje o wprowadzeniu najwyższego stopnia zagrożenia. Inna kobieta dodaje: ludzie wszystko stracili, dosłownie wszystko. Nie ma słów, by to opisać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Lubelska prokuratura postawiła pierwsze zarzuty osobom, które zakłócały sobotni Marsz Równości. Podejrzanych jest łącznie 16 osób w wieku od 17 do 37 lat. Najcięższe zarzuty usłyszał 18-letni Kamil K., wobec którego wystąpiliśmy o tymczasowy areszt, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Usłyszał zarzut o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi i ustalonymi osobami w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej, używając kamieni, dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych w ten sposób, że rzucił kamieniem w kierunku funkcjonariuszy policji, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie. Pozostałe 6 osób usłyszało zarzuty dotyczące udziału w nielegalnym zgromadzeniu, kolejne 6 naruszenia nietykalności cielesnej policjantów oraz ich znieważenia. 2 osoby podejrzane są o pobicie, a 1 o stosowanie przemocy wobec małoletniego, który niósł flagę. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec prognoza pogody. Dzień zapowiada się słoneczny i ciepły, oczywiście po opadnięciu mgieł, zwłaszcza tych na Suwalszczyźnie i na południu. Termometry pokażą od 17 stopni w rejonach podgórskich, przez 19 na Podlasiu i na Mazurach, do 22 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut, 6 minut po godzinie 5. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. A w programie między innymi Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie VAT przez wiceministra finansów w rządzie PO-PSL Andrzeja Parafianowicza. W jego zakresie obowiązków było, by miliardy złotych nie trafiały do kieszeni mafii.
Patryk Jaki chce wdrożyć rozwiązania władz Madrytu w Warszawie. Rafał Trzaskowski krytykuje jego wizytę w stolicy Hiszpanii. Okazało się, że stawiając na komunikację publiczną, szczególnie tą pod ziemią, można i rozwijać miasto, i walczyć ze smogiem, poprawiać jakość powietrza. To wszystko w Madrycie się udało, to dlaczego w Warszawie ma się nie udać? Mnie to dziwi, że w tych ostatnich kilku dniach kampanii Patryk Jaki zamiast spędzać czas na ulicach Warszawy i rozmawiać z warszawiakami, wybrał się na wycieczkę do Madrytu. Prezydent zaprasza papieża do odwiedzenia Polski w przyszłym roku. Ojciec Święty się uśmiechnął, powiedział, no dziękuję, zobaczymy, więc może coś z tego będzie. Polskie Radio 24. Północ, południe. Prawo i Sprawiedliwość składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa urzędniczego przez wiceministra finansów zarządów PO-PSL Andrzeja Parafianowicza. PiS zarzuca mu, że nie dopełnił obowiązków, nie zapobiegając wyłudzeniom podatku VAT. To główna twarz nieudolności w walce z mafiami podatkowymi, mówiła uzasadniając zawiadomienie rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Andrzej Parafianowicz od listopada 2007 roku do grudnia 2013 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. Był szefem administracji podatkowej, generalnym inspektorem informacji finansowej, generalnym inspektorem kontroli skarbowej, szefem wywiadu skarbowego, pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP lub Unii Europejskiej. Zatem przez 6 lat Andrzej Parafianowicz była to osoba, która w Ministerstwie Finansów była odpowiedzialna za aparat skarbowy, za przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i walkę z mafiami podatkowymi. Zatem w naszej ocenie Andrzej Parafianowicz to główna twarz nieudolności i nieefektywności w walce z mafiami podatkowymi w naszym państwie. Poseł PiS Marcin Horała, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT, powiedział, że w czasach, gdy Andrzej Parafianowicz był generalnym inspektorem informacji finansowej, tak zwana luka VAT-owska rosła. W tym czasie, kiedy był wiceministrem do roku 2013, w kwestii legislacyjnej dla uszczelnienia systemu praktycznie nie zrobiono nic. W kwestiach administracyjnych, działań podległych służb do roku 2011 nie prowadzono również żadnych działań, a lata 2011-2013 to działania spóźnione, niepełne, w znacznej mierze pozorowane. Na przykład wysłanie ankiety do szefów urzędów kontroli skarbowej i pozostawienie bez żadnej reakcji sytuacji, że tylko dwóch szefów UKS-u odpowiedziało, a reszta w ogóle nie odpowiedziała na tę ankietę. Mijały kolejne miesiące, a każdy miesiąc tej sytuacji to był miliard, dwa, trzy miliardy wyciekające z budżetu państwa. Pan Andrzej Parafianowicz oczywiście nie działał sam. Jest tylko tą osobą w tym momencie pierwszą, co do której można, badając dokumenty w ramach komisji śledczej, już powziąć uzasadnione podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa, niedopełnienia obowiązków. To jest artykuł 231 Kodeksu Karnego. Jeżeli funkcjonariusz publiczny nie dopełnia swoich obowiązków, doprowadzając do znaczącej szkody w majątku publicznym lub prywatnym, tu mówimy o szkodzie idącej w dziesiątki miliardów złotych, o szkodzie przeliczalnej na program 500+, na wiek emerytalny, na inwestycje. Dość powiedzieć, że gdybyśmy te pieniądze mieli teraz w budżecie, to wiele problemów, takich jak niskie emerytury czy inwestycje w infrastrukturę, mogłyby być już rozwiązane. Ich nie mamy, one zostały ukradzione przez mafie VAT-owskie pod okiem, za przychylnością, a przynajmniej za bezczynnością rządu PO-PSL, a konkretnie pan Andrzej Parafianowicz jest pierwszą osobą, co do której można taką indywidualną odpowiedzialność określić, również na komisji śledczej w najbliższym czasie. Przypomnijmy, według szacunków luka VAT-owska w latach 2008-2015 mogła wynieść nawet 265 miliardów złotych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prokuratura postawiła pierwsze zarzuty osobom, które zakłóciły przebieg sobotniego Marszu Równości w Lublinie. Podejrzanych jest łącznie 16 osób w wieku od 17 do 37 lat. Najcięższe zarzuty usłyszał 18-letni Kamil K., wobec którego wystąpiliśmy o tymczasowy areszt, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Usłyszał zarzut o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi i ustalonymi osobami w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej, używając kamieni, dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych w ten sposób, że rzucił kamieniem w kierunku funkcjonariuszy policji, przy czym czynu tego dopuścił się publicznie. 6 osób usłyszało zarzuty dotyczące udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Kolejne 6 naruszenia nietykalności cielesnej policjantów oraz ich znieważenia. 2 osoby podejrzane są o pobicie, a 1 o stosowanie przemocy wobec małoletniego, który niósł flagę. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Z
Zmiana władz wojewódzkich na Mazowszu wspaniale służyłaby ogólnopolskim i lokalnym planom PiS, powiedział w Otwocku wielkim prezes PiS Jarosław Kaczyński. W swoim przemówieniu w czasie spotkania z wyborcami zwrócił uwagę, że 21 października Polacy wybiorą władze gmin nie tak dużych jak Otwock, czy tym bardziej Warszawa, a także bardzo ważne w polskim porządku ustrojowym władze powiatów oraz super ważne władze wojewódzkie. Jarosław Kaczyński, zwracając się do mieszkańców Otwocka, powiedział, że miastu potrzebny jest plan zagospodarowania przestrzennego. Plan, żeby wokół dawnego tak zwanego świerku, bo moje pokolenie tak to nazywało, skonsolidować grunty i zbudować strefę dla takiej bardzo wysokiej technologii, żeby skorzystać z możliwości ciepłych wód czy z geotermii i żeby w końcu wprowadzić tutaj plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta, co zostało dokonane w tej chwili w Polsce w niewielkiej ilości gmin. Prezes PiS przekonywał, że trzeba zmienić w Polsce sposób rządzenia tak, by uzyskać synergię między dwiema władzami państwowymi, rządową i samorządową. Z kolei kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki, ocenił, że rozwój komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy metra jest sposobem na rozwój metropolii i walkę ze smogiem. W rozmowie z TVP Info jako przykład podał Madryt, gdzie dzisiaj przebywał i gdzie spotkał się z byłym burmistrzem hiszpańskiej stolicy José Marią Alvarezem del Manzano. Gdyby nie to, że zdecydował się na budowę tak szybko metra, to dzisiaj Madryt byłby kompletnie zakorkowany. Wyglądałby pewnie gorzej niż Warszawa. Okazało się, że stawiając na komunikację publiczną, szczególnie tą pod ziemią, można i rozwijać miasto, i walczyć ze smogiem, poprawiać jakość powietrza. To wszystko w Madrycie się udało, to dlaczego w Warszawie ma się nie udać? Patryk Jaki dodał, że za kadencji byłego burmistrza Madrytu zbudowano około 50 km metra, podczas gdy w trakcie trzykrotnie dłuższych rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz powstało zaledwie 9 km kolejki podziemnej. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski, powiedział, że dziwi się, że Patryk Jaki zamiast rozmawiać z warszawiakami wybrał się na wycieczkę. Powiedział dziennikarzom, że czeka na efekty tej wizyty. Mnie to dziwi, że w tych ostatnich kilku dniach kampanii Patryk Jaki zamiast spędzać czas na ulicach Warszawy i rozmawiać z warszawiakami, wybrał się na wycieczkę do Madrytu. Poczekajmy, co z tego Madrytu przywiezie. Ja czekam z niecierpliwością na konferencję prasową i na pewno się natychmiast do tego odniosę, zwłaszcza, że znam większość polityków w Madrycie, którzy zajmowali się inwestycjami. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeśli wygra wybory, wprowadzi system zachęt do płacenia podatków w Warszawie. Przypomnijmy, pierwsza tura wyborów samorządowych 21 października. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Prezydent Andrzej Duda został przyjęty przez papieża Franciszka na audiencji w Watykanie. Blisko półgodzinna rozmowa dotyczyła sytuacji w Polsce, przyszłości Europy, problemów migracji oraz dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Prezydent zaprosił Franciszka do złożenia wizyty w Polsce. Prezydent zaproponował, by papież przyjechał do Polski w przyszłym roku. Ojciec Święty się uśmiechnął, powiedział, no dziękuję, zobaczymy, więc może coś z tego będzie. Jak relacjonował Andrzej Duda, Franciszek chwalił politykę prorodzinną polskich władz, w tym program 500+. Podczas spotkania mówiono też o przyszłości Europy. Prezydent stwierdził, że wspólnota europejska powinna powrócić do swych korzeni. Ojciec Święty wspominał kanclerza Adenauera. Ja mówiłem o Schumanie, o de Gasparim, o tych ideach. One wyrastały z pnia judeo-chrześcijańskiego. Nie zabrakło też wspomnienia świętego Jana Pawła II. Jutro przypada 40. rocznica rozpoczęcia jego pontyfikatu. Cały czas ojciec święty Jan Paweł II, nasz papież, tutaj wraca. I dla mnie jako Polaka, dla kogo Jan Paweł II był absolutną postacią i absolutnym wzorem, no to także jest niezwykle dla mnie miłe. A jutro polska para prezydencka weźmie udział w uroczystej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Z Watykanu Karol Dermoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przedstawił także papieżowi polskie stanowisko w sprawie migracji. Podczas spotkania z dziennikarzami po audiencji Andrzej Duda powiedział, że rozmowy dotyczyły również problemów Unii Europejskiej, w tym migracji. Polski prezydent podkreślał, że w tej chwili konsekwentne stanowisko Polski w sprawie pomocy migrantom jest zbieżne z obecnym stanowiskiem Unii. Dzisiaj Unia Europejska w zasadzie mówi tym samym głosem, którym mówi Polska od samego początku, że nie należy godzić się na żaden system kwotowy, że trzeba pomagać jak najbliżej tych miejsc, z których ci ludzie musieli uciec, jeżeli są uchodźcami przed wojną, przed zagrożeniem życia, że tam należy ich wspierać. Prezydent Duda podkreślił, że Unia Europejska powinna prowadzić bezwzględną walkę z przemytnikami ludzi,
ludzi i solidarnie chronić swoich granic. Z Biura Prasowego Watykanu, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Powrót do nauczania Jana Pawła II o tym, że Europa ma chrześcijańskie korzenie. To główna idea drugiego Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi. Uczestniczą w nim naukowcy, politycy, duchowni i artyści z całego świata. Rozmawiają o polityce, ekonomii, prawie, kulturze i wierze. Pierwsza sesja odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykłady i dyskusje o aspektach historycznych, politycznych i religijnych papieskiego przesłania o powrocie Europy do chrześcijaństwa zdominowały pierwszy dzień kongresu. Ambicją organizatorów i uczestników kongresu jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie, mówi ksiądz Ireneusz Skubiś, organizator kongresu. Papież pokazał to zakorzenienie kultury i tożsamości Europy w Ewangelii. Jednym z prelegentów był politolog, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Nauczanie Jana Pawła II jest wciąż aktualne. To od naszej chęci jego poznawania i rozwijania zależy, co się z nim stanie, podkreśla politolog. Był to papież wolności. To jest kwestia wyzwolenia świata od komunizmu. Też podkreślał wolność wewnętrzną człowieka. Kongres potrwa do 22 października. Jego uczestnicy będą obradować w Częstochowie, Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi i Krakowie. Do Polski trafiła kapa Jana Pawła II, którą papież miał na sobie podczas inauguracji obchodów wielkiego jubileuszu roku 2000. W prezentacji szaty liturgicznej w domu arcybiskupów warszawskich uczestniczył kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski mówił, że przekazanie kapy w depozyt do Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego to wzruszający moment. Pamiętam sprzed 18 lat ten dzień, kiedy papież otwierał Rok Święty. Roberto Salvanin z włoskiej pracowni, w której na specjalne zamówienie wykonano kapę, mówił, że szata bardzo podobała się Janowi Pawłowi II. Nie daliśmy tej kapy bezproszeniu papieżowi, tylko właśnie temu ceremoniarzowi papieskiemu, który nam powiedział, że papieżowi się bardzo podobało. Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego Marcin Adamczewski powiedział, że depozyt jest cennym darem dla muzeum. Stojąc przy tej kapie w muzeum będziemy słuchać tego, co on do nas mówił wtedy. Kapę będzie można zobaczyć na ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, które w przyszłym roku zostanie otwarte w Świątyni Opatrzności Bożej. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Aktualne problemy Unii Europejskiej zdominowały rozmowy premierów Polski i Czech, Mateusza Morawieckiego i Andreja Babisza w Warszawie. Wyrazili oni nadzieję, że w przyszłym unijnym budżecie ważne miejsce zajmie polityka spójności i wspólna polityka rolna. Szef rządu mówił na konferencji prasowej, że wspólna polityka rolna i fundusze strukturalne muszą być utrzymane w interesie państw doganiających Europę Zachodnią. Jakość tego budżetu jest kluczowa, a tempo jego przyjęcia jest ważne, ale drugorzędne względem jakości. Mateusz Morawiecki podkreślił, że nasze kraje łączy wspólne podejście do problemu migrantów. Mówił, że Polska i Czechy stoją na jednoznacznym stanowisku, że ochrona granic i nasze suwerenne decyzje w tym kontekście są najważniejsze. Szefowie rządów rozmawiali również o kwestii Brexitu. Andrzej Babiusz wyraził nadzieję, że nie dojdzie do twardego rozwodu. Czeska Republika. Wiele osób z Czech pracuje w Wielkiej Brytanii. Prowadzimy tam też na dużą skalę interesy. Dlatego jesteśmy zainteresowani, żeby Brexit odbył się na drodze porozumienia, żeby wszystko odbyło się rozsądnie i mamy nadzieję, że Rada Europejska też dojdzie do takiego wniosku. W połowie listopada w Pradze odbędą się konsultacje polsko-czeskie. Wcześniej Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystościach z okazji stulecia niepodległości Czech. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tymczasem w Pradze wicepremier, minister kultury Piotr Gliński otworzył plenerową wystawę Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-23. Ekspozycja przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z historykami z kilkunastu krajów jest poświęcona odradzaniu się państw naszego kontynentu po I wojnie światowej. Otwierając wystawę, wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że dzięki takim inicjatywom uczymy się, jak wiele łączy nasze dwudziestowieczne losy, ale też jak trudno jest o nich opowiadać jednym głosem. Mam nadzieję, że dzięki atrakcyjnej formie architektonicznej ta wielowymiarowa opowieść o trudach dążenia do wolności i o tym, że wolność nie jest dana raz na zawsze, przemawiać będzie także do młodego pokolenia Europejczyków, zarówno tych z nowej, jak i ze starej Europy. Piotr Gliński zauważył, że prezentacja ekspozycji poprzedza 28 października, setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Czechy i Słowację. Cieszę się, że 100 lat później wciąż możemy świętować razem otwarcie, mówiąc o wielkiej roli twórców naszych niepodległości. W
stolicy Czech ekspozycję będzie można oglądać do 12 listopada. Potem wystawa rozpocznie podróż po całej Europie. Z Pragi Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej uważają, że nie ma szans na porozumienie w sprawie Brexitu w tym tygodniu, ale też nie ma powodu do niepokoju. Szefowie dyplomacji komentowali w Luksemburgu fiasko weekendowych rokowań. Największe spory wywołują próby uniknięcia uciążliwych kontroli granicznych między Republiką Irlandii a Irlandią Północną, należącą do Zjednoczonego Królestwa. Bruksela i Londyn zgadzają się, że trzeba uniknąć uciążliwych kontroli granicznych, ale różnią się co do realizacji. Nie ma powodu do niepokoju, to nie koniec świata, jeszcze mamy czas. Takie komentarze padały w Luksemburgu. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Jeremy Hunt, uważa, że wciąż są szanse na porozumienie. Uważam, że przy dobrej woli z obu stron możliwe jest przezwyciężenie trudności. Na kompromis liczy także szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Nie dramatyzujemy sytuacji. My na pewno apelujemy o elastyczność, bowiem najgorszym rozwiązaniem byłoby brak porozumienia, w ogóle taki bardzo twardy Brexit byłby niekorzystny. Również szef słowackiej dyplomacji Mirosław Lajczak apelował o spokój. Jesteśmy pod presją, ale jeszcze mamy czas na porozumienie. Najmniej optymistyczny był irlandzki minister Simon Coveney. Z naszej perspektywy, kraju najbardziej narażonego na skutki Brexitu, to frustrujące i rozczarowujące. Sprawą negocjacji brexitowych zajmą się w środę wieczorem europejscy przywódcy na unijnym szczycie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Rosyjska cerkiew prawosławna zrywa eucharystyczne więzi z prawosławnym patriarchatem konstantynopolitańskim. Taką decyzję podjęli uczestnicy świętego synodu rosyjskiej cerkwi, który odbył się w Mińsku na Białorusi. To reakcja na nadanie autokefalii cerkwi na Ukrainie przez patriarchę Konstantynopola. Metropolita Iłarion, odpowiadający w rosyjskiej cerkwi za dyplomację, oznajmił po synodzie, że zerwanie relacji było wymuszonym działaniem. Innej decyzji święty synod nie mógł podjąć, gdyż do tego prowadziła logika ostatnich działań patriarchatu konstantynopolitańskiego. Powiedział hierarcha, dzisiejsza decyzja synodu jest faktycznym potwierdzeniem wcześniejszych postanowień rosyjskiej cerkwi. Postanowiła ona nie wspominać imienia patriarchy Konstantynopola Bartłomieja podczas nabożeństw w cerkwiach. Patriarcha Bartłomiej unieważnił dokument z końca XVII wieku, który podporządkowywał kijowską metropolię Moskwie. Potwierdził podjętą wcześniej decyzję o nadaniu ukraińskiej cerkwi autokefalii i zdjął anatemę z patriarchy Kijowa Filareta. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Brytyjski książę Harry i księżna Meghan spodziewają się potomka. Ogłosił to oficjalnie pałac Kensington. Para książęca przybyła tymczasem do Australii. Przed Harrym i Meghan pierwsza oficjalna wizyta od czasu ślubu. As long as you both shall live. I will. W 5 miesięcy po uroczystym ślubie kolejna wiadomość. Meghan and Harry's baby is due in spring. She was dressed very sedately at Już podczas niedawnego ślubu Eugenii była ubrana bardzo skromnie. Na Twitterze pojawiły się pytania, czy jest w ciąży. A teraz wiemy już, że tak. Mówi BBC Claudia Joseph, autorka książek o rodzinie królewskiej. Dziecko aktorki i wnuka Elżbiety II ma przyjść na świat wiosną. Będzie 7 w kolejce do tronu. To jednak kwestia przyszłości, bo na razie... Harry i Meghan wyruszają w pierwszą oficjalną wizytę. 16 dni, ponad 70 punktów programu. No i 4 kraje. Australia, Nowa Zelandia i 2 wyspy na południowym Pacyfiku. Fidżi i Tonga. W programie wizyta w słynnej operze w Sydney czy otwarcie igrzysk dla weteranów, którzy trwale ucierpieli podczas działań wojennych. Jest też reprezentacja Polski. Z Londynu Adam Dąbrowski. NASA poinformowała, że lód pokrywający ocean arktyczny topnieje i znacząco zmienia strukturę. Ma to związek z ocieplaniem się klimatu. Międzynarodowa Agencja Kosmiczna przeanalizowała sytuację w oparciu o dane gromadzone od roku 1958. Do oceny wykorzystano m.in. odtajnione informacje zbierane wcześniej przez amerykańskie wojsko. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przez lata prowadziła w Arktyce podwodne pomiary. NASA w badaniach korzystała też ze zdjęć satelitarnych. Na ich podstawie stworzono mapę zmian. Wynika z niej, że przez 60 lat lodowa pokrywa Oceanu Arktycznego straciła ponad 2/3 stałej grubości. Proces topnienia zaobserwowano na powierzchni ponad 2 milionów kilometrów kwadratowych. Obecnie 70% stałej powłoki lodowej to młody lód.
Zmienia się on w zależności od pory roku, topnieje w lecie i formuje się ponownie w zimie. Jest dużo mniej wytrzymały na wiatr niż zanikający stały lód. To właśnie dlatego w rejonie Arktyki pojawia się coraz więcej dryfujących wysp lodowych. Lód długowieczny jest znacznie cenniejszy niż sezonowy. Oprócz większej wytrzymałości zawiera dużo mniej soli i łatwiej wykorzystać go jako źródło wody pitnej. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Nieznani, znani. 24. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie Nieznani, Znani 24. A gościem programu jest wiceminister obrony narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Wojciech Skurkiewicz. Polska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam panie redaktor, ministrze. Wszystkich radiosłuchaczy. Teraz aktywność naszego gościa skupia się głównie na wyborach chyba samorządowych, bo pan Wojciech Skurkiewicz chce zostać prezydentem Radomia, swojego, jak mówi często, ukochanego Radomia. No właśnie, dlaczego ukochanego? Pani redaktor, to tak nie do końca, że tutaj wszystko się kręci wokół Radomia, Radomia i mojej kandydatury w wyborach. I zapomniał pan o obronie. Jestem cały czas i o naszym bezpieczeństwie. Absolutnie, jestem posłem, jestem wiceministrem obrony narodowej i tutaj też to determinuje moje działania, moją pracę i no, też ale mój czas. Ale determinuje, ale jednak panie Wojciechu, jest coś takiego, że no tak się pan w tym mieście zakochał, że chce pan zrezygnować z ministerialnej pani takiej. Panie redaktor, bo ja w tej kampanii również i w czasie spotkań mówię, rozmawiając z ludźmi, że Radom zasługuje na więcej, prawda, i naprawdę można więcej dla Radomia i zyskać, i zrobić, i nawet podczas tych spotkań dziesiątek, setek spotkań, które odbyłem na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, to widać z tego, że ludzie mają takie oczekiwanie, że jest przedstawiciel Radomian w rządzie, jest przedstawiciel Radomia w rządzie, który no, może zaradzić na wiele problemów, bo Radom miasto często zapominamy, miasto 220 tysięczne, to jest 14 miasto pod względem wielkości w Polsce. Także nie mało tego. A jak pan jeździ na te spotkania z ludźmi, to też się pytają o ten, w cudzysłów biorę, układ no właśnie, to jest strasznie zastanawiające, bo przyznam się szczerze, że od czasu publikacji tych materiałów w mediach jakoby, tak, różnych, to szczerze powiedziawszy, ten temat, który nigdy nie wybrzmiał ani na spotkaniach, a przecież to są spotkania otwarte, bo to są spotkania z mieszkańcami, gdzie każdy może wziąć mikrofon i zadać pytanie i powiedzieć o swoim problemie, czy o tym, co go trafi. A może wierzą, że pan ten Radom tak naprawdę kocha i pani redaktor, ale rzeczywiście, ale to właśnie może. Przez tego typu działalność, często nierzetelną, nierzetelnych dziennikarzy, być może inspirowanych też, bo mam nieodparte wrażenie, że ten materiał, który ukazał się gdzieś tam w TVN-ie, wcześniej w Gazecie Wyborczej, to są materiały absolutnie inspirowane i niesprawiedliwie traktują Radom i mieszkańców Radomia, bo dzisiaj, jeżeli można mówić o jakimkolwiek układzie, no to tylko w kontekście zarządzających miastem, bo przecież wiemy, że pan Z, który zarządza chociażby miejską spółką Radbecem, ma postawione zarzuty, jest również uwikłany w jakieś tam problemy prawne i kontakty z panem Burym i nie tylko. No to są realne problemy też, które dotykają miasta. Mówiąc o Radbecu, chociażby no dziś na dniach wchodzi nowa taryfa podwyższająca cenę ciepła w Radomiu. No w Radomiu i tak jest drożyzna, a teraz jeszcze do tego oprócz podwyżki cen wody mamy zafundowaną podwyżkę cen energii cieplnej. No to jest rzecz, którą no, trzeba zmieniać. No i ja się z tym absolutnie nie godzę. I radomianie też się z tym, jestem przekonany, w znacznej części nie godzą. A pan ma jakiś pomysł na ten Radom? Bo chcę zapytać, czym on się różni od innych miast? Już pan powiedział 14 co do wielkości mieszkańców. A co jeszcze jest takiego, co wyróżnia Radom na mapie Polski? Zanim powiem o tym, co wyróżnia, w Radomie nie tak dawno, bodajże może dwa i pół tygodnia temu odbywała się debata kandydatów na prezydenta. Prowadził ją w Radomiu w siedzibie Solidarności
pan redaktor Adrian Klarenbach. I pan redaktor, kiedy przyjechał chwilę, rozmawialiśmy już po tej debacie i mówił: panie ministrze, pierwszy raz jestem w Radomiu, ale przyznam, że to jest naprawdę piękne miasto, tylko że brudne i zaniedbane. I proszę zauważyć, przyjeżdża człowiek z zewnątrz, człowiek, który jest dziennikarzem, człowiek, który zna różne miejsca, pewnie w Polsce i nie tylko. I on ma taką diagnozę. Radom jest pięknym miastem, ale brudnym i zaniedbanym. I ja też mówię w czasie spotkań i z ludźmi, występując również na konferencjach, w mediach, że w Radomiu też można wiele zrobić czy zmienić niewielkim nakładem finansowym. Ale chociażby. Co na przykład? Bo na przykład, jeżeli chodzi o takie proste rzeczy, więcej koszy na śmieci. Są na przykład ulice, które mają kilometry długości, nie ma nawet jednego kosza na śmieci. Są na przykład ulice, gdzie nie ma nawet jednej ławki, gdzie można usiąść, nawet ktoś zmęczony idzie, starsza osoba, usiąść na ławce. A dba miasto o zwierzęta? No właśnie, pani redaktor, to też jest rzecz, która jest problematyczna i tu w wielu aspektach, przynajmniej w dwóch aspektach, bo z jednej strony tak, miasto wspiera chipowanie psów i tak dalej, ale z drugiej strony to już jest taki kamyczek do ogródka nas, Radomian, że mamy tych swoich przyjaciół w domu i wychodzimy z nimi na spacer i jest problem, żeby sprzątać po tych pieskach, prawda? No dziś też może musimy też do tego dojrzeć, że no jeżeli jesteśmy w jednym domu, pod jednym dachem. A te schroniska radomskie są zadbane? Jest schronisko, ono kilka lat temu zostało oddane nowe i tutaj nie ma większego problemu. Radom ma dodatkowy problem, że to jest jedyne schronisko praktycznie w regionie i tutaj tych zwierzątek, ciągle które za małe, zwożą, zwożone są, to nie tylko z Radomia, ale również z innych części, ono cały czas jest za małe, ale jest wielu oddanych wolontariuszy, którzy również dobrze świadczą mieszkańcy. Tak, oczywiście, którzy naprawdę bardzo, bardzo fajnie pracują, działają i oddają swój wolny czas. Panie redaktor, ale mówiąc o Radomiu, to ja mówię o tych takich rzeczach prostych, na już, przyziemnych. Tak, właśnie chcę zapytać, a o te inicjatywy na przyszłość, bo też chodzi o to, żeby znaleźli ludzie pracę, żeby się taka wspólnota budowała, prawda, że nie tylko mieszkają, ale tam żyją, pracują, tam płacą podatki, chętnie płacą, bo z tego stają się też beneficjentami tego. Moim marzeniem jest stworzenie takiego miasta wielopokoleniowego, gdzie będą wyśmienicie czuć się osoby starsze, seniorzy, również ci w średnim wieku, ale również i młodzież, młodzi ludzie. I dlatego ja bym nie chciał, żeby na przykład z Radomia ludzie wyjeżdżali i opuszczali nasze miasto i nie wracali. Jeżeli chcą wyjechać, dobrze wyjeżdżajcie, zdobywajcie wiedzę, doświadczenie, zawód, ale wracajcie do Radomia. To jest szczególnie ważne. I też te moje zachęty. Właśnie, tak samo kierowane do tych ludzi. Panie Wojciechu, zachęty. Tak myślę o takim zatrudnianiu, żeby stworzyć nowe miejsca pracy, coś takiego, co, nie wiem, albo coś dać przedsiębiorcom młodym. Pani redaktor, miejsca pracy to jedno i być może to nie jest taki wielki problem dziś już dla Radomia, ale dziś dla Radomia problemem jest miejsce pracy dobrze opłacane, dobrze płatne, miejsce pracy, gdzie ci te osoby młode szczególnie, ale nie tylko młode, będą mogły się realizować, kreatywność mogą się tam realizować. Proszę zauważyć, ja w swoim programie mówię wsparcie ze strony gminy, ze strony miasta, osobom, które właśnie mają takie kreatywne podejście do swojego biznesu czy do swojej przyszłości. Tworzenie startupów, dawanie możliwości. Ten młody biznes, młody nie tylko, że on dopiero jest na początku kariery, tylko młody na przykład tworzony przez osobę młodą. Jak słuchacze teraz zobaczyli, jak pan się porusza, to język ciała mówi, że pan to wszystko zrobi. Panie redaktorze, to jest naprawdę wciągające. To są rzeczy, o których dziś rządzący może nie myślą, a oni właśnie powinni, bo to jest przyszłość Radomia, bo ja nie chcę dzisiaj rozmawiać o moim mieście, jak ono będzie wyglądało za rok, dwa czy za trzy lata. Tylko ja chcę rozmawiać o Radomiu za 5, 10 tak, czy 15 pewnej lat. Perspektywie. Pewnej perspektywie. Dziś dyskutujemy o lotnisku. Dziś lotnisko staje się szansą dla Radomia. Za chwilę będziemy mieli podpisaną umowę przekazania PPL-owi portu lotniczego. Nowa inwestycja. Ale z tym lotniskiem wiąże się rozwój nie tylko infrastruktury, bo tę mamy dzisiaj, bo Radom jest, czy będzie w najbliższych kilku latach jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce.
Polsce, ale to jest rozwój infrastruktury hotelowej, to jest rozwój również różnego rodzaju tej otoczki okołolotniskowej, sklepiki, nie tylko sklepiki, ale również sale konferencyjne. To jest to, czym będzie Radom pewnie w perspektywie najbliższych lat będzie żył. Pewnie też trochę profitował z tego, że tylu Radomian i z okolic polityków Prawa i Sprawiedliwości no jest na bardzo wysokich stanowiskach dzisiaj w Polsce. Pan minister Suski, pan marszałek Karczewski, prawda? No to zawsze to też jest, łatwiej jest wtedy być może władzą samorządowym, no dobrze kooperować, prawda? Panie redaktor, ja pamiętam słowa, które mnie osobiście strasznie bolały, wypowiedziane w kampanii 2014 roku i nie kto inny, tylko też rodem z ziemi radomskiej czy z Radomia, wypowiedziała to Ewa Kopacz w kampanii, angażując się, powiedziała, że jeżeli kandydat PiSu zostanie prezydentem Radomia, to czeka was średniowiecze. Jeżeli będzie mój kandydat z Platformy, raj to będzie tutaj deszcz złota, pieniędzy i w ogóle. No i nijak się to miało do rzeczywistości, bo Ewa Kopacz była jeszcze rok premierem i nic się takiego nadzwyczajnego nie stało, a miała takie możliwości. I dzisiaj, kiedy pani redaktor, rozmawiamy w tym studio, to te zapóźnienia, które są i które sięgają lat, one są dzisiaj nadrabiane, bo chociażby linia kolejowa Warszawa-Radom, linia kolejowa, która miała być wybudowana czy zmodernizowana już wiele lat temu, dopiero dziś jest realizowana i dopiero w roku 2020 pojedziemy z prędkością, pociągiem z prędkością 160 km na tej trasie z Radomia do Warszawy i proszę sobie wyobrazić, dzisiaj pociąg z Radomia do Warszawy jedzie o wiele dłużej niż w okresie międzywojennym, a my dążymy do tego, żeby w ciągu godziny przejechać z dworca centralnego w Warszawie do dworca Radom. Jak rozmawiałam z wiceministrem Bitlem, to tak właśnie się go pytałam, czy będziemy mieli taką kolej, jaka była w międzywojniu, bo ona była wyśmienita. Panie Wojciechu, chciałam zapytać, czy wciąż żywa jest też klątwa roku 1976 w Radomiu, bo ta historia na pewno ukształtowała wielu mieszkańców, pana także, bo pan jest rodowitym chyba radomianinem. Dokładnie. Tak? Panie redaktor, tam chodził pan do podstawówki, do liceum, prawda? W jakiej dzielnicy się pan wychował? Nie, ja jestem z Radomiem związany od urodzenia. To Borki, Żakowice są te osiedla, gdzie mieszkałem. Mieszkam i pewnie już będę do końca życia mieszkał, no bo akurat to są rodzinne moje strony. Ale tak, 76 rok, on jest wciąż obecny w Radomiu i żywy. I dzisiaj, kiedy obchodzimy rocznicę, bo Radom jest naprawdę dumnym miastem, tak, dumny swoją historią, tak. Bo bądźmy szczerzy, bez protestu radomskich robotników to być może nie mielibyśmy sierpnia 80 roku Solidarności, a później w konsekwencji 89 roku i trzeba tym ludziom, tym robotnikom radomskim też oddawać cześć i honor, ale proszę pamiętać, że my będąc dumni naszą historią, my nie mamy takich miejsc szczególnych, gdzie moglibyśmy pokazywać na zewnątrz. I tutaj, jeśli pani pozwoli, też chciałbym nawiązać do mojego programu. Jeszcze raz powtórzę, Radom miasto 220-tysięczne. Nie ma Muzeum Historii Radomia. Nie ma Muzeum Historii... Takiej pięknej historii. Tak, bo to jest historia wielowiekowa i dzisiaj nie mamy takiego miejsca, którym moglibyśmy się chwalić, gdzie mogliby przyjeżdżać ludzie. A pan ma ten pomysł? Całego... Oczywiście tak, stworzenie Muzeum Historii Radomia. To jest muzeum wielowątkowe, bo z jednej strony to jest muzeum samego historii, samego miasta, ale to jest muzeum również fabryki broni, czy Muzeum Broni, Centralnego Okręgu Przemysłowego, protestu również robotniczego z 76 roku. To jest coś, co my musimy wybudować i stworzyć jako ci, którzy są wdzięczni tym, którzy wyszli na ulicę w 76 roku, w czerwcu. Pan taką dużą wagę przywiązuje właśnie do historii, to zapytam, jakie dości przekazali panu rodzice, pan Zygmunt i pani Teresa, jaki to był dom? Pani redaktor, Bóg, honor i ojczyzna, to są te wartości absolutnie, które są na pierwszym miejscu i co do tego nie ma najmniejszej dyskusji. To nie jest tak, że jest, i to też wpajam moim córkom. Właśnie, ile pan córek ma? Oj, 4, pani redaktor. Ja pamiętam, ale chciałam, żeby pan to wyartykułował. Jestem rodzynkiem, jestem jedyny pośród 5 pań, które
bardzo, bardzo mnie wspierają, bardzo mi pomagają. I a dziewczynki w jakim wieku są? Bo taka jest ta chyba, ta najmłodsza, tak, to jest duża różnica. Tak, wieku, tak, tak, tak. Najmłodsza córka będzie teraz 28 października, miała 5 urodziny. Za to najstarsza w lutym kończy 23 lata, jest studentka już 4 roku prawa. Tutaj to dumny Uniwersytetu pan jest, tak? Stefana Wyszyńskiego bardzo, no jeszcze jest Julia i Ania pomiędzy i to jest naprawdę... A Julia i Ania w jakim wieku są? No 11 i 13 lat, to są już takie nastolatki, no nastolatki ze swoimi, jasne, problemami, tak, oczekiwaniami. No to nie jest pana trochę za mało w domu do tych problemów, redaktor, oczekiwań, rozmów? Pani redaktor, zdaje sobie sprawę, że być może tak, ale dziś jestem w takim miejscu, jakim jestem, prawda? Czyli ale one są też dumne i dlatego ja zawsze podkreślam, że każda minuta, nawet na godzinę czy na dwie godziny przyjechać wieczorem po pracy do domu, jeździ. Dokładnie tak, one czekają, one oczekują.